Dzień dobry. Witam Cię na drugich zajęciach kursu Naukowe Podstawy Biologii. Jak widać, dzisiaj mamy zająć się metodami naukowymi. Jeśli zaś chodzi o program naszego dzisiejszego spotkania, przedstawia się on następująco: po krótkim wprowadzeniu przypomnę elementy myślenia naukowego. To są sprawy ogólne, ale tak naprawdę bardzo ważne dla każdego nie tylko naukowca, ale także ucznia. Co dalej? Dalej przejdziemy do wprowadzenia i ogólnego omówienia dwóch podstawowych metod naukowych, które wykorzystywane są w biologii. Mianowicie porozmawiamy o eksperymentach biologicznych i o obserwacjach biologicznych. Co dalej? Dalej zajmiemy się syntetycznym przedstawianiem danych. Tutaj porozmawiamy o tabelach, o wykresach, diagramach, czyli tych wszystkich formach gromadzenia i przedstawiania danych, które są istotne w pracy naukowców, ale także, uwaga, które są istotne dla uczniów, ponieważ wykorzystuje się je do tworzenia zadań maturalnych. Co dalej? Kolejną częścią tego wykładu będzie omówienie mikroskopii, ściślej mówiąc mikroskopów, świetnych, zwanych optycznymi, w pierwszej części i porozmawiamy tutaj oczywiście także o obserwacjach mikroskopowych przy wykorzystaniu tego typu sprzętu, a w kolejnej części wykładu, to będzie druga część obserwacji mikroskopowych, zajmiemy się mikroskopami elektronowymi i tym, co możemy zdziałać, wykorzystując te zaawansowane narzędzia badawcze. Całe spotkanie zakończę standardowe podsumowanie, a zatem wiemy, co mamy robić. Czyli bierzemy się do pracy. Przejrzyjmy się więc teraz, co to właściwie oznacza myśl jak naukowiec. Czy też nieco ściślej, czym jest naukowe podejście do rzeczywistości. Rozmawiając o nauce, rozmawiając o biologii jako nauce, nie sposób nie zauważyć, że jest to ciekawy przedmiot. Oczywiście można zamęczyć kogoś jakimiś niepotrzebnymi szczegółami, ale generalnie. Istoty żywe, świat istot żywych od zawsze ciekawił człowieka. Tyle, że przez wiele, wiele lat, można by tak eufemistycznie powiedzieć, wiedza gromadzona była wiedzą z jednej strony praktyczną, ważną, z drugiej zaś strony była to często wiedza taka potoczna. I ta wiedza potoczna, szczerze mówiąc, do wiedzy naukowej ma się nijak. I cały problem polega na tym, że większość z nas na co dzień Dość niechętnie korzysta z naukowego podejścia do rzeczywistości. Nawet w naszym języku codziennym jest to widoczne. Otóż, jeśli ktoś powie coś, no powiedzmy sobie słusznego lub nie, ale coś istotnego jego zdaniem, a inna osoba na to stwierdzi, że jest to tylko teoria. Czyli co? Czyli coś takiego niesprawdzonego o charakterze spekulacji, być może w ogóle nieprawdziwe, no bo to w końcu tylko teoria, z rzeczywistością ma niewiele wspólnego. A przecież w nauce teoria to jest coś zupełnie, ale to zupełnie przeciwnego. Teoria naukowa to jest rzecz, która dotyczy ogólnych praw, znajomości ogólnej świata i która to teoria jest niesamowicie dobrze udokumentowana. To są setki, tysiące. Bywa, że setki tysięcy różnego rodzaju badań, które zebrane razem potwierdzają są dowodem, że dana teoria jest słuszna. Weźmy przykład teorii komórkowej budowy organizmu. Będziemy o niej mówić w przyszłości. Podobnie jako teorii doboru naturalnego. To są więc stwierdzenia, które tak naprawdę tworzą podwaliny fundamenty nauki i nie mają ze spekulacjami niczego wspólnego. Oczywiście nauka zmienia się, dlatego niektóre teorie, które powstały, upadają. Przykładem niech będzie teoria samorództwa. Ale nie zmienia to faktu, że teoria naukowa budowana jest na podstawie zweryfikowanych, mówię, setek tysięcy różnego rodzaju badań, a zatem jest niesamowicie dobrze udokumentowana. Natomiast jeśli my sygnalizujemy, że coś jest spekulacją, no to rzeczywiście jest to trudne do potwierdzenia, i jeśli na przykład ktoś powie: że Za dwa lata zniknie połowa gatunków owadów, no to mamy takie stwierdzenie spekulacyjne, które nie jest poparte żadnymi dowodami, a zatem właśnie jest spekulacją, chociaż ze względu na brzmienie może wydawać się takim stwierdzeniem naukowym. Czyli ciekawość człowieka do poznawania świata jest źródłem napędowym, ale poznawać ten świat trzeba w sposób naukowy, metodyczny, logiczny. Badania trzeba publikować w odpowiedni sposób, taki, który pozwoli na zweryfikowanie tychże badań i uwaga, to bardzo ważne, na powtórzenie tych badań. W przeciwnym razie będziemy po prostu funkcjonowali w świecie, w którym każdy fakty może nazywać po swojemu. No dobrze, zostawmy ten taki bardzo ogólny wstęp, i teraz przejdźmy do dwóch sposobów rozumowania, które są charakterystyczne dla nauki. Jest to dedukcja i indukcja. Posłuchajmy się więc teraz dwoma bardzo, bardzo prostymi przykładami. Powiedzmy więc, że znane są nam następujące fakty. Fakt A jest taki, że wróble mają dziób. Fakt B jest taki, że bociany też mają dziób. I to są rzeczy potwierdzone, zweryfikowane obserwacjami. Co dalej? Fakt C jest taki, że na no sikorki też mają dziób. No i wreszcie fakt D jest taki, że na no niem tukany też mają dziób. A zatem mamy różne fakty, które zostały potwierdzone i na podstawie faktów drobniejszych elementów budujemy uogólnienie. To jest sposób myślenia, sposób rozumowania, które nazwano indukcją, rozumowaniem indukcyjnym, gdzie na podstawie drobniejszych konkretów, drobniejszych faktów budujemy uogólnienie. Charakterystyczną cechą dla ptaków jest dziób, czy też po prostu ptaki mają dziób. Co dalej? Otóż można ten sposób rozumowania w pewnym sensie oczywiście odwrócić. Otóż wyobraźmy sobie, że znane jest nam uogólnienie, że ptaki mają dziób. Na tej podstawie możemy postawić hipotezę, że nie wiem, orły mają dziób i to jest do zweryfikowania. Tak samo można też stwierdzić na podstawie tego uogólnienia, że bo ja wiem, pingwiny mają dziób. Co dalej? Dalej, że powiedzmy sobie, sroki mają dziób. No i wreszcie, nie wiem, jakiś kolejny przykład. Ogólnie wychodzimy z założenia, że skoro ptaki mają dziób, zatem proszę bardzo, kaczka też ma dziób. Ten sposób rozumowania, w którym wychodzimy od ogółu i przechodzimy do szczegółów, do konkretnych faktów, nazwano rozumowaniem dedukcyjnym. I zarówno indukcja, jak i dedukcja w rozumowaniu są. Integralnym elementem patrzenia na świat z perspektywy naukowej. Na lekcjach biologii, tak naprawdę, nieustannie będziemy dedukować i no nie powiem indukować, bo tak się nie mówi, ale będziemy przeprowadzali też rozumowanie indukcyjne. Przepraszam, w tym miejscu jest rozumowanie indukcyjne. I dodać tutaj trzeba jeszcze, że te sposoby rozumowania muszą być oparte na logice. A nie na spekulacjach. Zatem fakt to jest coś, co możemy potwierdzić. Przejrzyjmy się teraz nieco bliżej obserwacjom, naukowym oczywiście, i eksperymentom naukowym, jako że są to metody powszechnie stosowane także w biologii. Zaczynamy od spraw ogólnych, zatem proszę bardzo. Obserwacje i eksperymenty, czyli inaczej doświadczenia. Te dwa terminy będziemy w szkole średniej traktowali po prostu jako synonimy. A zatem zaczniemy od cech wspólnych, mianowicie od cechy wspólnej. Otóż w obu przypadkach mamy do czynienia z badaniami naukowymi, które są działaniami celowymi. Tu celowo zdobywamy informacje o. Obiekcie lub zjawisku. Przez zjawisko możemy rozumieć też cały złożony proces fizyczny czy też biochemiczny. Co dalej? Teraz już przechodzimy do cech specyficznych. Otóż obserwacje to taki rodzaj badań, w których nie wpływamy na obiekt lub zjawisko. Po prostu rejestrujemy rzeczywistość taką, jaka ona jest, przy pomocy zmysłów lub odpowiednich urządzeń. Przykład Proszę bardzo, może to być obserwacja polujących wilków w naturalnym środowisku. Jeśli chodzi o eksperymenty, czyli doświadczenia, tu sytuacja zmienia się w zasadniczy sposób. Otóż tutaj wpływamy na obiekt lub zjawisko, dlatego że modelujemy sytuację w taki sposób, aby uzyskać odpowiedź na stawiane pytania. Co dalej? Otóż, przykład, niech to będzie na przykład wykrywanie skrobi w różnych zawiesinach. I teraz jeszcze wróćmy do cech wspólnych obserwacji i eksperymentów. Otóż sposób prowadzenia tych badań, a także dokumentacja wyników muszą zapewniać możliwość weryfikacji, czyli sprawdzenia prawdziwości obserwacji i eksperymentów. Jeśli chodzi o niektóre obserwacje, oczywiście tu będziemy mieli wyjątki, dlatego że mogą być obserwacje sytuacji zupełnie wyjątkowych, ale to nie zmienia ogólnej zasady, że jeśli coś ma być naukowe, to musi być po prostu powtarzalne, musi poddawać się weryfikacji. No dobrze. Teraz przejdźmy do głównych etapów badań naukowych, badania naukowego. Przy czym w szkole średniej te etapy przypisywane są do eksperymentów, czyli doświadczeń naukowych, ale trzeba pamiętać, że można je przypisać z pewnymi ograniczeniami, ale można je przypisać także do obserwacji. A zatem, mówmy teraz o głównych etapach doświadczenia naukowego. Proszę bardzo, za zatem zaczynamy standardowo od sformułowania problemu badawczego. My zawsze lansujemy przy tym zadawanie pytań. Problem badawczy to jest naszym zdaniem celowe pytanie. Oczywiście problem badawczy można sformułować w postaci na przykład równoważnika zdania, ale to się jakby to powiedzieć, to się gorzej robi. Przepraszam za takie kolokwialne sformułowanie. Otóż najłatwiej jest formułować problemy badawcze w ten sposób, że zadajemy sensowne celowe pytanie. Co dalej? Dalej postawić trzeba hipotezę. Otóż hipoteza to jest wstępna odpowiedź na pytanie badawcze, na problem badawczy. Zatem roboczo sobie odpowiadamy i potem będziemy sprawdzali, czy ta odpowiedź jest rzeczywiście słuszna. Co dalej zaś? Jeśli chodzi o etapy badania naukowego, to trzeba w tym momencie dokonać wyboru metody badawczej, trzeba zaplanować czynności i procedurę, która zapewni odpowiednie standardy naukowe. Następnie możemy przejść do, do przeprowadzenia już samego badania naukowego. Tutaj trzeba pamiętać o precyzyjnym dokumentowaniu wyników. Przy czym w badaniach naukowych gromadzić możemy dane jakościowe mogą to być fotografie, rysunki, także pewne zapiski, czyli notatki, ale gromadzimy często także dane ilościowe. To są takie dane jak no nie wiem masa, wysokość, powiedzmy sobie, objętość, czy też po prostu liczba, no nie, liczba osobników. Te dane ilościowe trzeba gromadzić szczególnie skrupulatnie, ponieważ one potem będą ulegały obróbce, jak to się mówi nieładnie. No dobrze, więc przeprowadziliśmy badanie naukowe w oparciu o zaplanowane czynności, stosując się do zaplanowanej procedury, i w tym momencie możliwe są następujące rozwiązania. Otóż uzyskane wyniki potwierdziły w tym przypadku założenia w postaci hipotezy, czyli nastąpiła weryfikacja pozytywna hipotezy, co oznacza, że rozwiązaliśmy problem badawczy. Czy zawsze tak jest? Myślę, że każdy wie. Że nie. Otóż może być więc taka sytuacja, że uzyskany wynik przeczy hipotezie, czyli następuje weryfikacja negatywna hipotezy. Czyli trzeba w tym momencie hipotezę odrzucić. Co to oznacza? Być może trzeba sformułować inaczej problem badawczy lub postawić inny problem badawczy, albo wręcz zmienić hipotezę. Zatem badania naukowe to nieustanne formułowanie problemów badawczych, my mówimy zadawanie mądrych pytań, dalej stawianie hipotez. Czyli znajdowanie odpowiedzi, wstępnych, roboczych odpowiedzi na te właśnie pytania, a potem, potem trzeba weryfikować te hipotezy, i gromadząc wyniki właśnie bardzo, bardzo różnych badań naukowych, możemy potem, na przykład, formułować całe teorie naukowe. Ale to zostawmy, przejdźmy teraz do konkretu. Otóż przed tobą wyniki pewnego badania, które przeprowadzili uczniowie jednego z nas. Tam chodziło o wpływ tzw. soli drogowej na wzrost roślin. Sól drogowa to jest nieoczyszczona sól kamienna, która używana jest zimą do tego, żeby zmniejszać poziom zaśnieżenia i oblodzenia dróg, a także chodników. I ci uczniowie stwierdzili kiedyś, że trzeba to sprawdzić. Mianowicie, co sprawdzić? Otóż w ten sposób sformułowali problem badawczy. Czy zasolenie negatywnie wpływa na wzrost roślin? Czyli mamy tutaj pytanie celowe. Następnie sformułowali hipotezę, postawili hipotezę i stwierdzili, że tak zwana sól drogowa negatywnie wpływa na wzrost roślin, czy też po prostu hamuje wzrost roślin. Czyli jeszcze raz mamy pytanie. I sobie od razu odpowiadamy na to pytanie. Co dalej? Dalej trzeba było przejść do trzeciego etapu. To był wybór metody badawczej, czyli po prostu sposobu postępowania. Uczniowie stwierdzili, że badanie przeprowadzą w dwóch grupach roślin przez okres około 15 tygodni. To jest dostatecznie długi czas, aby zaobserwować różnice w wysokości roślin. A dwie grupy, dlatego że jedna z tych grup jest próbą badawczą. Też można czasami powiedzieć testową, ale to już nieformalnie, a druga grupa to była grupa kontrolna. I teraz obie grupy roślin utrzymywano w jednakowych warunkach, to znaczy w jednakowych warunkach świetlnych, wodnych i termicznych. Natomiast, ponieważ był to eksperyment, wprowadzono zmienną. Tą zmienną było podlewanie roślin z grupy testowej, czyli badawczej, stężonym roztworem soli drogowej. Tutaj przy okazji pokazujemy jeszcze materiały, które zostały zgromadzone do tego eksperymentu. Zanim przejdziemy do analizy wyników, warto natomiast jeszcze na moment cofnąć się, dlatego że mamy tutaj bardzo proste pytanie: czy zasolenie? Negatywnie wpływa na wzrost roślin, można wręcz napisać, czy zasolenie wpływa na wzrost roślin. Otóż chodzi właśnie o to, że macie kłopoty z formułowaniem problemów badawczych, a tymczasem trzeba widzieć związki w postaci zależności, które pojawiają się w danym problemie i na podstawie istniejących zależności, ja do tego jeszcze wrócę, bo to ważne, formułować różne pytania. Otóż proszę bardzo, część uczniów zaproponowała następujące sformułowanie dla procesu, dla problemu badawczego, przepraszam. Czy rośliny rosnące przy drogach posypywanych tak zwaną solą drogową rosną wolniej niż rośliny rosnące w odległości co najmniej 100 metrów od drogi? To jest już długie zdanie, skomplikowane, i jest pytanie inne. Czy trzeba formułować skomplikowane problemy badawcze, czy też posługiwać się znacznie prostszymi konstrukcjami zdaniowymi? Otóż. Naszym, przepraszam, zdaniem, zdecydowanie lepiej jest po prostu formułować zdania proste. Dużo mniejsze ryzyko jest wówczas, że uwikłamy się w jakieś niejasne sformułowania i potem nikt nie uzna nam punktów przy analizie odpowiedzi na zadanie maturalne. No dobrze, wracamy do tego konkretnego przykładu. Wiemy już mniej więcej, w jaki sposób to badanie przeprowadzono. A zatem przechodzimy teraz już do zebranych wyników. Przed tobą dwie tabele, proszę bardzo. Zatem mamy już tutaj dane syntetyczne. Tutaj mamy grupę kontrolną. Roślina pierwsza, jej wysokość po pierwszym tygodniu, po drugim, przepraszam, po piątym, po dziesiątym i po piętnastym. Tutaj widać, kiedy rośliny były mierzone. Mamy kolejne rośliny, wartość średnią wysokości roślin. To samo w odniesieniu do tych roślin, które zostały potraktowane, jeśli tak można powiedzieć, solą drogową. Mamy zatem coś w rodzaju karty, która dokumentuje przebieg tego badania naukowego. Tu jeszcze warto zauważyć, że wysokość roślin podawana jest w centymetrach, i jest to zestawienie danych ilościowych to bardzo ważne. Co dalej? Teraz już przejdźmy do spostrzeżeń ogólnych i wniosków. Otóż doświadczenie zakończono po 15 tygodniach zgodnie z planem i stwierdzono, że rośliny z grupy kontrolnej osiągnęły wysokość 10,5 cm średnio. Tutaj mamy wartości średnie w tej kolejnej tabeli. Dalej zaś zauważamy, że rośliny podlewane roztworem soli drogowej miały tylko 7,6 cm. Proszę bardzo, tutaj widzimy po 15 tygodniach. Tutaj widzimy diagram, który ilustruje wysokość roślin średnią w kolejnych tygodniach i tu jeszcze są wartości zaokrąglone do całych centymetrów. A zatem skoro rośliny, które nie były podlewane Roztworem soli drogowej były wyraźnie wyższe niż rośliny podrywane roztworem soli drogowej. Można stwierdzić, że wynik potwierdził hipotezę. Czyli w tym doświadczeniu weryfikacja była pozytywna. A zatem rozwiązaliśmy problem badawczy. Teraz, zanim zakończymy to konkretne doświadczenie, analizę tego doświadczenia, proponuję jeszcze jedną rzecz sobie że tak powiem do końca wyjaśnić czym jest próba badawcza i czym jest próba kontrolna Otóż generalnie rzecz biorąc obiekt badania poddawany działaniu wybranego czynnika czyli tego którego parametry zmieniamy to jest właśnie próba badawcza zawsze Natomiast aby wynik był wiarygodny no trzeba go z czymś porównać i temu służy próba kontrolna W szkole średniej Generalnie rzecz biorąc, jest to taki obiekt, który nie jest poddawany działaniu wybranego czynnika. Te rośliny, które były analizowane w doświadczeniu, te rośliny, które tworzyły grupę kontrolną w doświadczeniu charakteryzowanym przeze mnie przed chwilą, to były rośliny, które nie były podlewane roztworem soli drogowej, a zatem one tworzyły próbę kontrolną. I tu warto byłoby zauważyć, że to jest tak zwana kontrola negatywna. Kontrola negatywna to jest stworzenie próby, która jest doświadczeniem bardzo podobnym do doświadczenia właściwego, ale w próbie kontrolnej nie działa czynnik, który ma wywołać badany efekt. A więc mamy tutaj do czynienia z kontrolą negatywną. Ja do tej pory nie zetknąłem się na maturze i na klasówkach z innym typem kontroli, dlatego że można sobie wyobrazić stworzenie próby kontrolnej w taki sposób, że doświadczenie to właśnie pomocnicze jest identyczne z doświadczeniem właściwym, czyli tym, co się dzieje w próbie badawczej, ale obiekt kontrolny pozwala nam zaobserwować pewien efekt będący przedmiotem badania, a ten efekt może nie pojawić się w próbie badawczej. Wówczas mamy do czynienia z tak zwaną kontrolą pozytywną. Z tym, że nie chciałbym Ci mieszać w głowie i proponuję przyjąć po prostu takie właśnie uproszczone, wycinkowe podejście do problemu. Próby, czym jest próba kontrolna? Zatem jeszcze dwa elementy, które są częściami dokumentacji innego doświadczenia, o którym będziemy mówić w przyszłości. Teraz zaś zauważmy, że mamy tutaj kiełkujące nasiona, i widać, że jedna szalka, która jest próbą kontrolną, myślę, że to widać, chociaż ten napis jest niezbyt widoczny, ale, ale myślę, że to można rozpoznać. To jest próba kontrolna. No I Zróbmy to w ten sposób. Proszę bardzo próba kontrolna, tutaj mamy próbę badawczą. Próba kontrolna to nasiona podlewane czystą wodą, a te, które były podlewane wodą z roztworem chlorku sodu, to właśnie jest próba badawcza. W czym rzecz? Może być taka sytuacja, że ktoś pokaże Ci jako elementy dokumentacji doświadczenia, takie właśnie szalki, tylko zasłoni te napisy próba kontrolna, próba badawcza i poprosić o odpowiedź na pytanie, która szalka najprawdopodobniej pokazuje próbę kontrolną. I w tym przypadku należy właśnie oczekiwać, że wskazać trzeba będzie tą szalkę, gdzie nasiona były podlewane czystą wodą. Czyli mamy tutaj już pierwszy sygnał, że w zadaniach maturalnych interpretacja będzie ważna, nie tylko tworzenie danych, nie tylko gromadzenie danych, ale także często właśnie interpretacja, jak ja to mówię, w drugą stronę. Ale wszystko po kolei. Na razie zamykamy temat głównych etapów badania biologicznego, badania naukowego czy też po prostu doświadczenia biologicznego. Przejrzyjmy się teraz nieco bliżej sposobom syntetycznego przedstawiania danych czyli będziemy tworzyć takie właśnie formy różne syntetycznego przedstawienia danych, ale uwaga. Będziemy także przyglądać się temu, w jaki sposób syntetyczne przedstawienie danych umożliwia nam potem odpowiednią interpretację i wykorzystanie tego na przykład do rozwiązania zadania maturalnego. Ale wszystko po kolei. Przypomnę na początek zatem, że interesują nas teraz dane ilościowe, czyli to są elementy mierzalne, takie jak no nie wiem, wysokość podawana w milimetrach, centymetrach czy też metrach, jak masa podawana w gramach czy też miligramach, wreszcie objętość podawana no nie wiem, w centymetrach sześciennych, albo po prostu liczba osobników czy też liczba komórek. Wreszcie uwaga, dane ilościowe to także takie elementy jak na przykład zagęszczenie, czyli liczba osobników na jednostkę powierzchni. Czyli na przykład liczba osobników na metr kwadratowy. Ale uwaga, tutaj może się pojawić też liczba osobników na metr sześcienny. Skoro o ekologii mówimy, no to w takim razie podajmy sobie kolejny przykład. Śmiertelność, czyli zmniejszanie się liczby osobników w czasie. Dalej, produktywność, czyli jakaś tam biomasa, no ja, nie jakaś. Konkretna biomasa na jednostkę powierzchni w jednostce czasu, czyli na przykład w tonach na hektar na rok. To wszystko są dane ilościowe, które musimy umieć w razie czego zapisać, czyli sporządzić tabelę albo wykres, czy też jak to woli diagram, ewentualnie, i to jest bardzo ważne, trzeba taką tabelę czy też wykres umiejętnie zinterpretować. Wracamy zatem do znanego Ci przykładu. Tutaj pokazujemy syntetyczną tabelę, która opisuje wyniki, czy zbiera wyniki doświadczenia charakteryzowanego przed chwilą, i zwróć uwagę, że w tej tabeli widzimy dwa rodzaje elementów, które nazywamy zmiennymi. A zatem wprowadźmy sobie teraz pojęcie zmiennej. Otóż zmienna to jest dowolna cecha, która może przyjąć co najmniej dwie wartości. Zobaczmy zatem. Tutaj określamy upływ czasu. Mamy tydzień pierwszy, drugi, trzeci, czyli to jest tak naprawdę zmienna. Co dalej? Dalej mamy wysokość roślin i ta wysokość oczywiście też jest różna. Zatem wysokość roślin w tym doświadczeniu to jest kolejna zmienna. Jasne? Jasne. Mam nadzieję, że na razie nadążasz. Zatem teraz wprowadźmy sobie pojęcie zmiennych. Jako logicznego powiązania pomiędzy jednym rodzajem zmiennej a drugim rodzajem zmiennej. Lub może to być oczywiście logicznie powiązane pomiędzy większą ilością zmiennych, większą liczbą zmiennych. Wtedy sytuacja nam się skomplikuje. A zatem, kiedy będziemy mówili o zmiennych, to będziemy mówili o logicznie powiązanych zestawach atrybutów, czy też zestawach wartości danej cechy lub cech. Czyli tutaj mamy logiczne powiązanie pomiędzy upływem czasu a wysokością roślin. Oczywiście z uwzględnieniem tego, czy rośliny były podlewane roztworem soli drogowej, czy nie. I to dotyczy zarówno tabeli jako formy syntetycznego przedstawienia danych, jak i tego wykresu. Powinno to być moim zdaniem tutaj bardzo dobrze widoczne. I to jest podstawowa sprawa, bez zrozumienia tego wszystkiego nie ruszy się problemów interpretacji danych syntetycznych. No dobrze, przejdźmy zatem do kolejnego slajdu. Cały czas zajmujemy się teraz zmiennymi w badaniach naukowych, uwaga, a także w zadaniach maturalnych. Spójrzmy zatem na pewne wspólne elementy, na które trzeba będzie zawsze zwracać uwagę. To trzeba się wyczulić. Otóż w danych naukowych. Które zbieramy, po prostu wykorzystujemy je do dokumentowania czego? Zależności, czyli właśnie tych zmiennych, zależności, relacji pomiędzy zmiennymi. Co dalej? W analizie wyników badań naukowych szukamy zależności i wykorzystujemy dostrzeżone zależności do rozwiązania problemu. Tak więc tutaj, jakby to powiedzieć, działamy w jedną stronę, a tutaj działamy w drugą stronę, co zresztą sygnalizowałem. Co dalej? Problemy badawcze, czyli ten problem waż duży otóż one są formułowane w oparciu o zakładane zależności. Problem badawczy prawie zawsze będzie zawierał elementy zmiennych. Które pozostają ze sobą w jakichś zależnościach, czyli na przykład, czy posypywanie solą zmniejsza przyrosty roślin, czy hamuje wzrost roślin. Mamy zatem taką sytuację, że problem badawczy. Moja propozycja w każdym razie jest taka: problem badawczy musi jasno odnosić się do pewnych zakładanych zależności, do pewnych zmiennych, które pojawiają się w badaniu naukowym, czy też mają się pojawić lub które widzimy analizując różne formy syntetycznego przedstawiania danych. Mam nadzieję, że jeszcze nie zginęłaś, czy też nie zginęłaś w powodzi tych bardzo teoretycznych informacji, ale mam nadzieję, że pomału zaczyna ci świtać o co chodzi. To są proste rzeczy, naprawdę proste rzeczy. Jeśli dostrzeżesz zależności i masz trochę wprawy w formułowaniu problemów badawczych, rozwiążesz każde zadanie, które pojawić się może na maturze. Ale po kolei. My teraz wprowadźmy sobie kolejne pojęcie. Do tego celu wykorzystamy wykres. To nie jest obowiązkowe, ale ten wykres pozwoli nam unaocznić, czym są pewne typy zmiennych. Otóż na początek. Na tym wykresie mamy wiek, powiedzmy sobie, jakiś organizmów. Tak? I to jest wiek podawany w miesiącach, 1, 2, 3, 4 miesiące, nieważne. Co to jest? To jest oczywiście zmienna, ale taki typ zmiennej nazywamy zmienną niezależną. Dlaczego niezależna? Otóż to jest zmienna obiektywna, upływ czasu. Jeśli wprowadzimy, na przykład, będziemy prowadzili doświadczenie, w którym będziemy zmieniali, no nie wiem, stężenie, tak? Będziemy podawali stężenie procentowe 5%, 10%, 20% i tak dalej. Oczywiście będziemy to musieli w odpowiedni sposób oznaczyć, i wszystko to dzieje się na osi X, tak? To w tym momencie wprowadzamy zmienną niezależną. Ona jest obiektywna. A potem. Analizujemy, czy dana wartość zmiennej niezależnej wpływa na badany obiekt. I w tym momencie powstaje nam zmienna zależna. Ona zależy od tych parametrów. To jest takie trochę masło maślane, ale myślę, że to się da zapamiętać. Zmienna zależna to jest ta, która zależy od elementów obiektywnych które zmieniamy, stąd określenie zmienna, które zmieniamy w naszym doświadczeniu, w naszym badaniu. Tutaj widzimy zależność pomiędzy wiekiem wracam do tego to są zawsze zależności zależność pomiędzy wiekiem, a uwaga liczbą osobników czyli z wiekiem liczba osobników, powiedzmy sobie, w jakiejś tam populacji spada, co demonstrujemy na wykresie. A zatem w danych naukowych, w zadaniach, trzeba sobie znaleźć zmienne niezależne, i zmienne, zależne. I jeśli dostrzegamy związki pomiędzy tymi zmiennymi, wówczas formułowanie problemów badawczych czy też hipotez, no to moim zdaniem jest bułka z masłem. Co to oznacza? To oznacza, że potrafimy, za przeproszeniem, logicznie rozebrać dany problem. W tym przypadku wykres przedstawiający zależność liczby osobników od wieku. No dobrze, wyposażeni w takie. Powiedzmy sobie narzędzia, w takie pojęcia. Spójrzmy teraz na wykres czy też diagram. Otóż na początek chciałbym wyraźnie zasygnalizować. W zadaniach, w arkuszach maturalnych ogólnie mówi się o wykresach. I nikt tam nie bawi się w takie rzeczy jak odróżnianie wykresów od diagramów. Zatem my będziemy używali pojęcia wykres i diagram wymiennie, traktując je jak synonimy. To z naukowego punktu widzenia nie jest słuszne. Natomiast biorąc pod uwagę to, w jaki sposób budowane są polecenia w arkuszach maturalnych, po prostu będzie to dopuszczalne. A zatem mamy taką sytuację, że interpretujemy wykresy. Pamiętając przy tym, że jeśli okaże się, że trzeba zbudować wykres na podstawie danych, które znajdą się w tekście, wykres ten będzie musiał mieć pewne charakterystyczne cechy. Inaczej przepadnie nam. Nawet jeśli prawidłowo sporządzimy ten wykres, nikt nie przyzna nam punktów, jeśli nie będzie on miał tytułu, to znaczy on powinien zostać opatrzony tytułem. Do tej pory w zadaniach maturalnych raczej nie wymaga się tego. Tym niemniej dobrze byłoby tytuł. Po prostu przygotować. Co dalej? Otóż obie osie takiego wykresu muszą być opisane. Oczywiście zakładamy, że na obu osiach mamy wartości zmiennej, które możemy podać. W tym momencie, więc, oznaczamy obie osie z uwzględnieniem wartości zmiennych i jednostek. Czyli w tym przypadku mamy wiek, to będą miesiące. Tutaj mamy liczbę osobników, powiedzmy sobie w tysiącach. I tu jeszcze pojawia się tak zwany mityczny problem zera. Otóż, ponoć, ja tego z doświadczenia nie znam, ale ponoć zdarzyło się tak, że ktoś prawidłowo przygotował wykres, ale nie oznaczył zera. W tym momencie zarzucono mu, że nie wyskalował prawidłowo osi. A co za tym idzie, nie przyznano mu punktów. No, moim zdaniem to już jest lekka przesada, ale na wszelki wypadek uprzedzam. Zatem, jeśli jest taka konieczność, no to w takim razie podajemy to 0. Co dalej? Otóż dane liczbowe, które umieszczamy w wykresach. Podawane są z taką samą dokładnością. Czyli jeżeli stosujemy dziesiąte części całości czegoś, no to stosujemy to konsekwentnie. Nie może być tak, że w jednym miejscu gdzieś sygnalizujemy setne, w drugim miejscu zaś sygnalizujemy wiem, tysięczne części. Oczywiście dotyczy to danej osi, bo to mogą być zależności zmiennych, które mają inne miana. Kolejna sprawa zatem otóż może zdarzyć się tak, że wykres będzie potrzebował legendy. Jeśli wykres ilustruje bardziej złożone zależności i pojawią się na przykład dwie kategorie, po prostu na przykład, no mówiąc kolokwialnie, będziemy mieli dwa wykresy dotyczące no w tym przypadku nie wiem, populacji pawianów, a tutaj będzie populacja nie makaków, nie widać tego, ale to jest teoria oczywiście. Zatem mielibyśmy taką sytuację, że mamy dwie kategorie jakościowe i w tym momencie musi pojawić się legenda, która wskaże, która który wykres odnosi się do której kategorii jakościowej? Dobrze, zostawiamy zatem ten element i przechodzimy teraz do innych form syntetycznego przedstawiania danych, krótko mówiąc, do tak zwanych wykresów kołowych, czy też, może lepiej mówiąc, diagramów kołowych, ale tak jak powiedziałem, to jest tak naprawdę nieistotne. Tutaj mamy zatem pewną formę przedstawienia zawartości komórki roślinnej. W tym miejscu zaś mamy skład komórki zwierzęcej, czyli mamy dwie kategorie jakościowe i do tego wszystkiego na wykresach nanosimy po prostu tutaj mamy kolory, wartości procentowe, natomiast potrzebna jest legenda, bo inaczej wykres byłby mało czytelny. W związku z tym, proszę bardzo, mamy legendę. I tu bardzo taki banalny przykład: już w tym momencie na przykład można by się było pokusić o formułowanie pytań. Czy na przykład komórka roślinna różni się i w jaki sposób składem od komórki zwierzęcej? Jak widać, komórki roślinne na ogół mają więcej wody, to 75% to oczywiście to jest pewna wartość średnia i co bardzo charakterystyczne, mają duży udział węglowodanów. Z tego zresztą każdy wyprowadził łatwy wniosek, że mają wakuolę silnie uwodnioną najczęściej, a ten duży udział węglowodanów wynika z obecności ściany komórkowej. A w komórkach zwierzęcych charakterystyczny jest nieco mniejszy udział wody chociaż oczywiście jest on znaczny i tutaj procentowy udział białek nam wyraźnie wzrośnie, podobnie jak lipidów, które są składnikami błon. No dobrze, teraz chodzi o formy. Prezentowania danych. Zatem mamy wykresy kołowe i musimy umieć je w razie czego interpretować. I jeśli zajdzie taka konieczność, musimy umieć narysować taki wykres. Ale tu nie spodziewałbym się jakichś takich, no nie wiem, poważnych problemów, ponieważ odręczne rysowanie na maturze wykresów kołowych, no będzie po prostu trudne. Dobrze, teraz mamy wykres. Czy też, jak to woli, diagram słupkowy. Tutaj mamy dokładnie te same dane, które przedstawiono w tej części slajdu. Mamy tutaj zatem komórkę roślinną, tutaj mamy komórkę zwierzęcą. Wykres jest opisany. Wykorzystujemy legendę, bo tak naprawdę, gdybyśmy budowali tylko wykres ten słupkowy, to on musiałby taką legendę też mieć. Teraz tak, tutaj widzimy zawartość składników, zawartość chemiczną wyrażoną w procentach. A zatem. Też możemy interpretować, jeśli zajdzie taka potrzeba, tego rodzaju sposób przedstawienia danych syntetycznych. Nic dodać, nic ująć. I wreszcie tabele. Tutaj mamy wynik pomiarów pewnego doświadczenia, które w przyszłości ci pokażę. I to jest tabela, która pokazuje zmiany pulsu spoczynkowego. On został pomierzony. Dla kolejnych 14 uczniów. Oni zostali oznaczeni tutaj w tabeli literami, ponieważ nie zmieściłyby się ich imiona i nazwiska. Stąd, uwaga, tytuł tabeli zawiera dodatkową informację o charakterze legendy, że od A do M to są uczniowie. Tutaj dodajemy informację, że pomiar dotyczył tętna, czyli liczby uderzeń serca na minutę. I to trzeba koniecznie zamieścić, ponieważ jeżeli ktoś nieprawidłowo oznaczy taką tabelę, no to będą w takim razie kłopoty. I tutaj mamy tak: w tym wierszu mamy puls spoczynkowy, tu puls wysiłkowy. Na razie nie zajmujemy się żadnymi innymi elementami, tylko tym, że przyglądamy się, w jaki sposób trzeba w razie czego budować tabelę. Lub je interpretować. A zatem, jeśli budujemy tabelę, to powinniśmy opatrzyć ją tytułem. Na wszelki wypadek. Co dalej? Tabela musi być opisana z uwzględnieniem wartości zmiennych i jednostek. To bardzo ważne. To jest taka sama zasada, jak ta, która obowiązuje w przypadku wszelkiej maści wykresów. Co dalej? Dane liczbowe w tabelach, tak samo zresztą jak na wykresach, podawane są z taką samą dokładnością. I kolejna sprawa, można sobie wyobrazić tabele, które będą potrzebowały legendy, ale tutaj nie przewiduję kłopotów, dlatego że musiałyby to być bardzo rozbudowane tabele, a zasadą w zadaniach maturalnych jest to, że jeśli mamy stworzyć jakiś system, to on prawie zawsze jest prosty. Budowanie skomplikowanej tabeli, która zawiera wiele zmiennych, po prostu zajmuje bardzo dużo czasu, a tego czasu na maturze nie ma i wiedzą o tym twórcy zadań, a zatem spokojnie. To będzie naprawdę bardzo mało prawdopodobne. A teraz przykłady zadań, które pojawiły się na maturze, a w których pojawiły się syntetyczne dane ilościowe. Proszę bardzo, zatem mamy tutaj prosty diagram słupkowy. Proszę bardzo, wszystkie elementy, zwróć uwagę, one są prawidłowo oznaczone. Tutaj mamy wartość zmiennej zależnej w postaci ilości czy też zawartości białka w gramach na kilogram masy ciała na dobę. Tutaj mamy wiek w latach. Kolejny przykład. Tutaj mamy prosty diagram słupkowy, czy też wykres słupkowy, i tutaj mamy legendę, dlatego że mamy cztery kategorie jakościowe. Mamy zatem cztery słupki. Tutaj pokazujemy właśnie kategorie jakościowe, a tutaj utratę ciepła wyrażoną oczywiście w procentach. Co dalej, w tym miejscu dwa diagramy kołowe, które bardzo silnie nawiązują do tego, co powiedziałem przed chwilą, co pokazałem przed chwilą, dlatego, że jest to analiza składu chemicznego komórki roślinnej i komórki zwierzęcej. Co dalej, w tym miejscu mamy ciekawy wykres, który Wykorzystuje skalę logarytmiczną, dlatego że na ogół, jeśli wykres prezentuje no powiedzmy sobie, niewielką zmienność zakresu danych, to w tym momencie wykorzystujemy skalę arytmetyczną. Natomiast może zdarzyć się, że trzeba będzie interpretować wykres, który zawiera skalę logarytmiczną. I w tym momencie, pomiędzy wartościami, tutaj mamy jedną setną, a tysiąc, mamy raptem taką niewielką odległość. Przy czym nie chodzi teraz o przeliczanie. Ja nie spodziewam się, aby ktoś kazał ci wykorzystywać jakieś dane do stworzenia skali logarytmicznej. Trzeba tylko po prostu pamiętać, że Taki element może się pojawić, trzeba umieć go w odpowiedni sposób interpretować. I wreszcie przykład wykresu, który też pojawił się na maturze. Jest to wykres liniowy z legendą, dlatego że tutaj mamy dwie kategorie jakościowe: dwóch chłopców było badanych, a zatem mamy wykres jeden, wykres drugi. Oczywiście w prawidłowy sposób oznaczone są obie osie. I w tym momencie za tak narysowany wykres nikt nam nie może zabrać ani kawałka za przeproszeniem punktu, a my z kolei na podstawie takiego wykresu jesteśmy w stanie zinterpretować powiedzmy sobie potencjalne doświadczenie. Wystarczyłoby tylko może kilka słów tekstu. A takie coś na maturze może się pojawić. No dobrze. Teraz jeszcze jeden bardzo specyficzny przypadek. Sytuacja, która pojawiła się na maturze, gdzie trzeba było, proszę bardzo, na podstawie tabeli i uwaga, wycinkowo potraktowanych danych, dlatego że tutaj trzeba było analizując straty. Masy ziemniaków przechowywanych w różnych temperaturach, trzeba było na podstawie danych z tabeli narysować diagram jednosłupkowy. Tutaj poleciał, że tak powiem, blady strach. Co to jest diagram jednosłupkowy? No, rzeczywiście niezbyt szczęśliwe określenie. Tu chodzi natomiast o to, że diagram jednosłupkowy to jest taki, w którym mamy, w którym mamy przepraszam, jeden słupek, który składa się z części. W każdym razie ten diagram miał ilustrować procentowy udział poszczególnych przyczyn strat masy ziemniaków w temperaturze 8 stopni Celsjusza. Czyli mówiąc krótko, tabela i problem wygląda na groźny, ale tak naprawdę interesują nas tylko te dane. Znajdujemy sobie dane w tabeli, rozumiemy o co tutaj chodzi, czyli mamy straty i mamy przyczynę: odwodnienie, kiełkowanie, choroby. Zatem mamy trzy kategorie jakościowe. Proszę bardzo, choroby, kiełkowanie, odwodnienie i musimy je uwzględnić, tworząc legendę. Inaczej tak naprawdę się tego nie da zrobić. I teraz mamy tak. Tutaj mamy pojedynczy słupek, a więc tę oś wykresu diagramu, ona nie jest oznaczona, ale sygnalizujemy, że dotyczy to temperatury 8 stopni Celsjusza. A tutaj prawidłowo skalujemy oś Y od zera, słynnego zera, do 100 Procent. I w tym momencie powstaje nam skądinąd prościutki wykres, który tak naprawdę przysporzył, jak się okazuje, Wam bardzo, ale to bardzo dużych problemów. No dobrze. Jeszcze jedna sprawa na koniec. Otóż mogłoby się zdarzyć, że w zadaniu maturalnym pojawi się pewien specyficzny, czy bardziej specyficzny typ wykresu. Chodzi o to, żeby nie bać się tego. Są bowiem wykresy, które są oczywiście w odpowiedni sposób oznaczone. Tutaj mamy może nie najszczęśliwszy przykład, ale pan Jan po prostu taki zaproponował przedstawić. Chodzi o co? O wykres tak zwany punktowy, który w razie czego trzeba umieć zinterpretować. To jest wykres, w którym punkty, czyli zależności zmiennych, nie są łączone ze sobą w wykres i na ogół oznacza to, że trzeba interpretować gęstość tych punktów, ich rozłożenie w postaci pewnej tendencji. Powtórzę więc. Zadania z tego typu wykresem nie było, ale gdyby takie zadanie się pojawiło, to moim zdaniem, ponieważ to się mieści w tej naszej konwencji, w której trzeba znaleźć zależności pomiędzy zmiennymi, po prostu trzeba przyjrzeć się, zobaczyć te zależności i w zależności od tego, właśnie jakie jest polecenie, rozwiązać to zadanie. Pozostajemy w kręgu zagadnień związanych z badaniami naukowymi w biologii, z tym, że teraz zajmiemy się obserwacjami mikroskopowymi. To akurat zagadnienie zostało przeze mnie podzielone na dwie części, i w pierwszej, czyli tej, którą masz przed sobą, zajmiemy się wykorzystaniem mikroskopów świetlnych. A zatem, proszę bardzo, na początek krótki film, który pokazuje pracę. Uczennicy, która przygotowuje mikroskop szkolny do obserwacji, która przeprowadzi taką obserwację, a potem zakończy skutecznie tą obserwację. Mam nadzieję, że w Twojej szkole mikroskopy są. Zatem było Ci dane wykonać przynajmniej kilka obserwacji mikroskopowych, to bardzo ważne, a także było Ci dane sporządzić dokumentację z tych obserwacji, czyli wykonać stosowne rysunki. To zajęcie, które ma duże znaczenie, ponieważ tylko praktyczne działania powodują, że ktoś potem. Czuję za przeproszeniem zadania, które dotyczą mikroskopowania i tego, co można pod mikroskopem zobaczyć. My oczywiście nie będziemy zajmować się wszystkimi aspektami mikroskopowania, tylko wybranymi. W końcu są to wykłady, a nie zajęcia praktyczne. A zatem przechodzimy już do naszej analizy. Na początek podstawowe parametry, które są ważne w mikroskopii. Otóż od greckiego mikros, co znaczy mały, i skopeo, czyli patrzę, mikroskopia to obserwacje obiektów, które są po prostu bardzo małe. I przy obserwacji takich obiektów bardzo ważne jest takie coś jak powiększenie. Oraz takie coś jak zdolność rozdzielcza. Powiększenie tu sprawa jest prosta jest to stosunek rozmiaru obrazu obiektu do rzeczywistej wielkości tego obiektu. Natomiast zdolność rozdzielcza to jest najmniejsza odległość między dwoma punktami, kiedy można rozróżnić je jako oddzielne. Czyli jeśli jest pewna odległość, a my widzimy dwa punkty jako osobne punkty, to znaczy, że zdolność rozdzielcza, naszego oka, bo to może być także oko, lub urządzenia, takiego jak mikroskop, jest dostatecznie duża, aby zapewnić widzenie tych punktów jako elementów osobnych. Natomiast, jeśli ta zdolność rozdzielcza będzie zbyt mała, po prostu te punkty będą zbyt blisko siebie, w tym momencie one nam się zleją, będziemy widzieli je jako jeden punkt. A zatem zdolność rozdzielcza naszego oka, czy też mikroskopu, będzie w tym momencie zbyt mała, aby dostrzec szczegóły budowy takiego obiektu. I teraz, o jakich obiektach będziemy mówili, kiedy używać będziemy mikroskopów? Otóż zapamiętajmy sobie, a właściwie przypomnijmy, że 1 mm to 10 do minus 3 metra i obiekty wielkości 1 mm możemy jeszcze z powodzeniem dostrzec z gołym okiem, za chwilkę to wyjaśnię dokładniej. Natomiast, jeśli obiekt ma już wielkość rzędu mikrometrów, no to trzeba pamiętać, że skoro jeden mikrometr to 10 do minus 6 metra, czyli milionowa część metra, to już są obiekty, których nie zobaczymy nieuzbrojonym okiem. Czyli tu już na pewno przy tych wielkościach będziemy musieli zastosować mikroskopy. Trzeba też pamiętać, że są obiekty tak małe, że ich wielkość mierzy się już w nanometrach, a 1 nanometr to 10 do minus 9 metra. I trzeba się dobrze zastanowić, czy są urządzenia, które pozwalają zobaczyć, tak małe obiekty, które mają dostatecznie dużą zdolność rozdzielczą, żeby zobaczyć, jak te obiekty są zbudowane, albo inaczej mówiąc, które pozwalają dostatecznie mocno powiększyć obraz. A zatem, proszę bardzo, kolejna plansza. I tutaj zauważmy, że mikroskop świetny powiększa obraz maksymalnie około tysiąca razy. To jest powiększenie skuteczne. A zatem, jeśli obiekt ma jeden mikrometr. I powiększymy go maksymalnie w mikroskopie świetnym, to będzie on miał rozmiar 1 mm. No i jest szansa, że coś takiego zobaczymy. Co dalej? Otóż, jeśli zastosujemy mikroskop elektronowy, są różne rodzaje, mocno różniące się możliwościami, będę o tym mówił, ale najlepsze w sensie możliwości powiększeń, najlepsze mikroskopy elektronowe powiększają już obraz nawet milion razy. Czyli tu już będziemy mogli oglądać obiekty rzeczywiście bardzo. Ale to bardzo małe. No dobrze, ustaliliśmy sobie graniczne wielkości powiększeń dla dwóch typów mikroskopów. Teraz czas porozmawiać o zdolności rozdzielczej. Zaczynamy od oka ludzkiego. Tutaj oczywiście nie, może, nie mogliśmy mówić o powiększeniu, ale o zdolności rozdzielczej już tak. Otóż oko ludzkie ma zdolność rozdzielczą mniej więcej na poziomie 200 mikrometrów. Tutaj ograniczeniem po prostu jest układ optyczny naszego oka i siatkówka. Co to oznacza? To oznacza, że obiekty znajdujące się w odległości większej niż dziesiąte razy 10 do minus 6 metra, czyli po prostu 0,2 mm, mamy jeszcze szansę zobaczyć jako elementy osobne. Tymczasem większość obiektów biologicznych takich jak komórki. Jest mniejsza, znacznie mniejsza niż 20 mm. Nie wspomnę już o organellach komórkowych, o strukturach komórkowych, czy też na przykład wirusach. A zatem uruchamiamy pierwszą linię wsparcia, czyli mikroskop świetlny. Zdolność rozdzielcza najlepszych mikroskopów świetlnych wynosi mniej więcej ale mikrometra. Czyli to jest 2 razy 10 do minus 7 metra. Większej rozdzielczości nie da się uzyskać, dlatego że zdolność rozdzielcza urządzenia zależy od długości fali, która wykorzystywana jest do obserwowania. I fale świetlne mają no powiedzmy sobie taką długość, że biorąc pod uwagę też jeszcze inne elementy, interferencje, dyfrakcję itd. wszystko to powoduje, że fizycznie najlepsze mikroskopy świetne mają właśnie taką zdolność rozdzielczą. Co to oznacza, że możemy tutaj obserwować komórki, większość struktur komórkowych już nie wspomnę o dużych komórkach, ale uwaga szczegółów budowy struktur komórkowych tutaj już zobaczyć. Nie zobaczymy. A zatem sięgamy po kolejne narzędzie po mikroskop elektronowy. I tutaj najlepsze w tym względzie oczywiście mikroskopy elektronowe osiągają zdolność rozdzielczą rzędu 20 nanometra, czyli to jest 2 razy 10 do minus 10 metra. Przy pomocy takich urządzeń zatem będziemy mogli obserwować szczegóły budowy komórki, ich struktur, czyli w tym momencie będziemy mówili o obserwacji. Ultrastruktury komórek. Dobrze. Czas zatem teraz na analizę tego, w jaki sposób zbudowany jest mikroskop świetlny, nazywany często optycznym. Z tym, że lepiej używać określenia świetlny, bo jest ono bardziej poprawne. W szkole średniej natomiast myślę, że to nie ma większego znaczenia. Zatem dobra, niech to są synonimy. Od angielskiego określenia my będziemy często pokazywać taki skrót LM. LM będzie oznaczał wraz z ikonką stosowną, że obraz, który oglądasz został wykonany przy użyciu mikroskopu świetlnego. No dobrze, myślę, że każdy wie, że mikroskop świetny składa się z części optycznych i części mechanicznych. To jest taki kanon, powiedzmy sobie, szkoły. Zatem króciutko tylko. Jeśli chodzi o części układu optycznego, one z naszego punktu widzenia są zupełnie najważniejsze, krytyczne. Mamy tutaj zatem źródło światła, proszę bardzo. Kondensor, czyli element, który wyposażony jest w soczewkę lub zespół soczewek. Do tego przesłonę, którego zadaniem jest skupianie światła na preparacie, który leży skądinąd na stoliku, ale stolik nie jest częścią układu optycznego. Zatem dalej mamy obiektyw lub obiektywy. I na końcu mamy okular. No dobrze, czyli światło podąża taką drogą. Źródło światła przez kondensor, potem przejdzie przez preparat, ale to oczywiście nie jest część mikroskopu. Dalej mamy obiektyw, okular, no i na końcu będziemy mieli oko obserwatora. Co dalej, części układu mechanicznego w dużym skrócie: statyw, element powiedzmy sobie na no taki masywny, który to wszystko zbiera, jakby to powiedzieć, do kupy, za przeproszeniem. Co dalej, w statywie osadzony jest rewolwer. Rewolwer to jest po prostu specjalne mocowanie, które umożliwia zmianę obiektywów w czasie obserwacji, a układ ten jest tak zwany rewolwerowy. Co dalej? Tutaj mamy rurę tubusa. W tubusie osadzony jest okular. Jeszcze u podstawy tubusa możemy wskazać istnienie pryzmatu, dlatego że w tym mikroskopie bieg promieni świetnych ulega tutaj załamaniu i kierowany jest do okularu dzięki obecności pryzmatu. Ale nie każdym mikroskopie pryzmat jest. Jeśli będziemy patrzyli z góry, to znaczy, że tutaj pryzmatu nie będzie. Co dalej? Dalej mamy stolik, na którym leży preparat. Ten stolik często wyposażony jest w śruby sterujące, w związku z tym można precyzyjnie przesuwać preparat. Do tej pory nie było zadań tego typu. No myślę, że każdy zresztą doskonale wie, o czym tutaj teraz mówię. Natomiast teraz warto zerknąć na dwie śruby: makrometryczną i mikrometryczną. Na ogół we współczesnych mikroskopach świetlnych są to elementy umieszczone koncentrycznie. Ta większa to jest śruba makrometryczna, ta mniejsza to jest śruba mikrometryczna. Jakie jest ich zadanie, za chwilkę będzie można bardzo dokładnie prześledzić. Teraz zauważmy też, że mikroskop świetlny pracuje w oparciu o fale światła widzialnego, które przechodzą przez preparat i. Podczas przechodzenia przez ten preparat ulegają pochłonięciu, ugięciu, odbiciu czy też po prostu załamaniu. I tutaj stwierdzamy bardzo ogólnie, że pozwala to potem na stworzenie obrazu w oku obserwatora. Przypominam też, że maksymalne powiększenie mikroskopów świetlnych to około 1000 razy, a rozdzielczość to 0,2 mikrometra. Zatem, jeszcze schemat, który ilustruje powstawanie obrazu w mikroskopie świetnym. Tutaj mamy schemat bardzo, bardzo ideowy, przy czym trzeba umieć takie schematy interpretować. One są w rzeczywistości na lekcjach biologii proste, na lekcjach fizyki to już takie proste nie będzie. Zatem, rzeczy najważniejsze. W tym przypadku pokazujemy schemat ideowy mikroskopu, który oświetlany jest światłem zewnętrznym. Tu mamy lusterko, światło pada na lusterko. Jest odbite od lusterka i dopiero kierowane do kondensora. Tu mamy przysłonę kondensora, soczewkę kondensora, który skupia światło na preparacie. Tutaj widzimy tą czerwoną kreskę, to preparat. Po przejściu światła przez preparat, przez obiekt, trafia światło do soczewki obiektywu i dalej do soczewki okularu, by ostatecznie trafić do oka obserwatora. I na lekcjach biologii nie śledzimy biegu promieni w taki no powiedzmy sobie, dokładny sposób. Nie zajmujemy się takimi elementami jak np. ogniskowa i tak dalej. Po prostu stwierdzamy, że w oku obserwatora powstaje obraz i jest to obraz, uwaga, powiększony, o tym już była mowa. Teraz dodajmy jeszcze jedną cechę. Jest to obraz odwrócony. O co tutaj chodzi? Tu mamy jeden z dwóch przykładów, które teraz wykorzystam. W tym miejscu widać. Strzałkę, którą Pan Jan narysował na szkiełku mikroskopowym, i widać w jaki sposób ta strzałka jest zorientowana. I widać, że strzałka ta jest mała. Tutaj zaś widzimy sfotografowany obraz pod mikroskopu i widzimy, że ta strzałka jest duża, zatem obraz jest powiększony. OK, co dalej? Grot strzałki skierowany jest fizycznie w naszą stronę, natomiast w mikroskopie widzimy ten grot skierowany w drugą stronę. Mało tego, dłuższe ramię strzałki. Tutaj skierowane jest w naszą prawą stronę, natomiast na obrazie mikroskopowym skierowane jest w lewą stronę. I to właśnie dowód jest na to, że obraz mikroskopowy jest nie tylko powiększony, ale także, uwaga, odwrócony. Obraz w mikroskopie świetnym ma jeszcze jedną cechę, i jest to obraz pozorny. Nie zajmujemy się tutaj aspektami fizycznymi, więc ja tak bardzo ogólnikowo powiem tylko, że w oku człowieka. Powstaje obraz, tutaj mamy obraz na siatkówce, który powiedzmy sobie jest pozorny. O, to jest ten pozorny obraz. My widzimy obraz obiektu takiej wielkości, w takim położeniu. No tutaj, z grubsza rzecz mówiąc. O właśnie na tym schemacie, i to powoduje, że jest to obraz pozorny. Proszę tej części wykładu nie przedstawiać fizykowi, ponieważ on załamałby ręce. Natomiast dlaczego ja traktuję to w taki no, wręcz infantylny sposób? Otóż na zajęciach z biologii temat ten po prostu tak naprawdę nie istnieje. Natomiast ważne jest, aby no niestety zapamiętać cechy obrazów. A gdyby się okazało, że twój nauczyciel fizyki pomoże ci. Zrozumieć, co to znaczy dokładnie obraz pozorny, ja osobiście byłbym po prostu bardzo szczęśliwy. No dobrze, przechodzimy dalej, i teraz poruszamy temat regulacji ostrości obrazu. Proszę bardzo, tutaj mamy dwa krótkie filmiki, które ilustrują operację, w tym przypadku, śrubą makrometryczną, a tutaj śrubą mikrometryczną. Zatem, proszę bardzo. Ciągnąc suwak, ja demonstruję zmiany wysokości obiektywu, bo siła makrometryczna zmienia wysokość obiektywu. W niektórych mikroskopach to może być wysokość stolika, czyli odległość między preparatem a obiektywem. I proszę bardzo, tutaj mamy, o właśnie, gdzieś próbujemy, jak to się mówi, złapać ostrość. Niewielkie przesunięcie, niewielki skok pokrętła i już obraz się rozmywa. Co to oznacza? Możemy się łatwo domyślić, że śruba makrometryczna służy do zgrubnego ustawiania ostrości. Obroty tą śrubą powodują, że no sobie, obiektyw przemieszcza się w pionie z dużym skokiem. Natomiast śruba mikrometryczna jest taką śrubą, która działa znacznie bardziej precyzyjnie. To mikro w nazwie sugeruje... O, proszę bardzo. Kręcimy śrubą. Proszę zwróć uwagę, że skok cały czas... Przesuwamy suwak, co oznacza, że regulujemy, ale tutaj skok, czyli obrót śruby, nie zmienia tak bardzo. Ja tutaj, może jeszcze wrócę. O, proszę bardzo. Nieznaczny. O, nieznaczny ruch śrubą makrometryczną, i już utraciliśmy ostrość. Dlatego, że tu znacznie zmieniamy położenie obiektywu względem preparatu, albo odwrotnie. W każdym razie tutaj znacznie mniej. Czyli śruba mikrometryczna służy do precyzyjnego ustawiania ostrości. Jest jeszcze jeden aspekt taki praktyczny. Otóż trzeba pamiętać, że kiedy stosuje się tak zwane większe obiektywy o większym powiększeniu, one znajdują się już bardzo blisko preparatu, i wówczas, za przeproszeniem, kręcenie śrubą makrometryczną często kończy się. Fizycznym zgnieceniem preparatu, a bywa że uszkodzeniem samego obiektywu. Zatem wstępnie wykorzystujemy śrubę makrometryczną do ustawienia przy małym powiększeniu, przy krótkim tak zwanym obiektywie, natomiast potem wykorzystujemy już tylko śrubę mikrometryczną, dlatego że w tym przypadku obrót śruby nie powoduje tak dużego przesunięcia obiektywu względem preparatu. Dobrze. Pozostajemy w temacie regulowania ostrości. Tutaj mamy jeszcze raz. Ustawiliśmy sobie ostrość przy pomocy śruby makrometrycznej. Uwaga, przy niewielkim powiększeniu. Natomiast teraz będziemy regulować, ale tylko wykorzystując śrubę mikrometryczną. Mówiłem już dlaczego. Obraz, uwaga, który otrzymujemy stosując znacznie silniejszy obiektyw. On będzie dłuższy. I co istotne, będzie dawał znacznie większe powiększenie. Tutaj widzimy, że te komórki są większe. No, gdyby ktoś nie rozpoznał na wszelki wypadek, powiem, że są to erytrocyty żaby. No dobrze. O śrubach makrometrycznych i mikrometrycznych myślę, że to wystarczy. Zatem przechodzimy teraz jeszcze do przypomnienia, że Obraz powstający w mikroskopie świetlnym jest powiększony, odwrócony, pozorny. To trzeba skandować, nawet jeśli ktoś obudzi was w nocy. I jeszcze jeden dowód na to, że tak jest, z tym, że tym razem nie wykorzystujemy strzałki, a literkę, którą pan Jan, literę E, którą pan Jan nakreił na szkiełko mikroskopowe, tutaj widzimy tą literkę. A tu widzimy, że obraz w mikroskopie to jest kolejne potwierdzenie jest. Powiększony, ta litera jest na tyle duża, że nie widzimy jej, ona już nie mieści się w polu widzenia mikroskopu. To kolejne ograniczenie oglądania, no powiedzmy sobie, obiektów, ale to zostawmy. Zatem obraz jest powiększony. To, że jest odwrócony, to chyba każdy widzi. Natomiast to, że jest pozorny, to już jest sprawa, której zobaczyć się tak na wprost nie da, ale dobrze byłoby wiedzieć, że coś takiego po prostu jest. Teraz przejdźmy do preparatów mikroskopowych, i tu króciutko. Wyróżniamy preparaty świeże, czasami zwane po prostu nietrwałymi, dlatego że są one przygotowywane na bieżąco z materiału nieutrwalonego. Tutaj widzimy pantofelki, właśnie w postaci mikrofotografii preparatu świeżego. Tutaj widzimy preparat trwały, to ten, który pokazywaliśmy w różnych ujęciach. I tu trzeba jeszcze dodać, że ten preparat trwały jest barwiony. Dlatego że niektóre obiekty, a właściwie liczne obiekty, trudno zobaczyć pod mikroskopem, w związku z tym używa się specjalnych barwników. Do barwników jeszcze wrócimy. Teraz zaś zauważmy, że ten preparat świeży jest niebarwiony, ale uwaga, można sobie wyobrazić i są takie preparaty, gdzie przygotowuje się preparaty z materiału żywego, świeże, które są barwione. Są specjalne barwniki. Które umożliwiają śledzenie procesów życiowych, dlatego że tu mamy żywe obiekty, a na preparatach trwałych, siłą rzeczy, nie mamy już żywych obiektów. A zatem preparaty świeże na ogół są niebarwione, ale nie zawsze, bo mogą być barwione tylko specjalnymi barwnikami. Natomiast preparaty trwałe mogą też być niebarwione, ale na ogół akurat są barwione po prostu po to, żeby lepiej można było zobaczyć dany obiekt. No dobrze, narzędzia do przygotowania preparatów po prostu sygnalizujemy, że są i Wykorzystamy tę wiedzę do tego, żeby przyjrzeć się kilku fotografiom, które pokazują przygotowanie obserwacji przyżyciowej. Obserwacja przyżyciowa to jest obserwacja preparatu świeżego. Zatem mamy tutaj wszystkie niezbędne elementy. Tutaj widzimy odrywanie pojedynczego listka moczarki, liścia moczarki kanadyjskiej. Kładziemy go na szkiełku podstawowym, w kropli wody, oczywiście. Tutaj widzimy nachylanie szkiełka nakrywkowego w taki sposób, aby nie powstawały pęcherzyki powietrza. Tutaj widzimy odciąganie nadmiaru wody i mamy taki bardzo prosty preparat, który jest już gotowy do obserwacji. A zatem, proszę bardzo, wykorzystajmy go do tego, by porozmawiać jeszcze raz o powiększeniach. Otóż przed tobą mikrofotografię. Trzech różnych powiększeń liścia moczarki kanadyjskiej. I teraz przypomnienie ze szkoły no, podstawowej, chyba, mianowicie, że powiększenie mikroskopu świetlnego w taki prosty sposób oblicza się mnożąc powiększenie okularu razy powiększenie obiektywu. Wartości te zapisane są na tych elementach. W tym miejscu widzisz powiększenie 40-krotne. Liścia moczarki kanadyjskiej. Tu, jak widać, szczegółów jest niewiele. W tym miejscu mamy już powiększenie stukrotne, w tym miejscu zaś jest powiększenie czterystukrotne. W jaki sposób obliczyliśmy te powiększenia? Otóż do obserwacji wykorzystaliśmy różne obiektywy i różne okulary. W przypadku tego, tej mikrofotografii. Okular miał wartość powiększenia 10, a obiektyw 40. 10 razy 40 to 400. Czyli wynikowe powiększenie to zawsze jest iloczyn tych dwóch wartości, które gdyby się okazało, że trzeba po prostu znaleźć w zadaniu, no to myślę, że sprawa jest prosta. Bo obliczenie w drugą stronę, gdzie znamy powiększenie okularu i powiększenie obiektywu, obliczenie wynikowego powiększenia mikroskopu nie powinno stanowić, powiedzmy sobie, żadnego problemu. No cóż, ale życzę Ci, aby na maturze pojawiły się takie zadania, które ja nazywam zadaniami typu pokoloruj drwala. Dobrze, nie zostawiamy jeszcze mikroskopii świetnej, tylko wracamy do tematu, który sygnalizowałem. Otóż w mikroskopach świetnych często trudno jest zobaczyć niektóre elementy. W związku z tym można zastosować barwienie, ale uwaga, są też inne metody, dlatego że wyróżniamy kilka rodzajów mikroskopów świetnych. W szkole średniej wykorzystuje się mikroskopy świetne, te tak zwane tradycyjne, to są mikroskopy jasnego pola. Ale można taki mikroskop jasnego pola standardowy, tu widzimy obraz obiektu w takim właśnie mikroskopie. Można taki mikroskop dość łatwo przekształcić w tak zwany mikroskop ciemnego pola. To jest taki mikroskop, w którym preparat oświetlany jest tylko falami ugiętymi i rozproszonymi. Aby uzyskać taki efekt, stosuje się specjalne kondensory, które zawierają taki element, który przesłania fale świetne biegnące na wprost z kondensora na preparat. Co to daje? Otóż daje to taki efekt, że obiekty o niewielkim kontraście stają się po prostu lepiej widoczne. Dotyczy to szczególnie obiektów drobnych. Nie wdając się więc w szczegóły, tylko zauważamy, że odmianą standardowej mikroskopii świetnej jest mikroskopia. Ciemnego pola. Czy to wszystko? Nie. Otóż współcześnie wykorzystuje się różne mikroskopy. Tutaj wspomnijmy tylko o mikroskopach kontrastowo-fazowych. To są takie mikroskopy, które mają także specjalne kondensory, tam są takie specjalne pierścienie, które moderują bieg promieni świetlnych w taki sposób, że możliwa jest obserwacja obiektów o bardzo małych różnicach kontrastu. Stąd mikroskopia kontrastowo-fazowa. Co dalej? Mamy mikroskopy fluorescencyjne. To są takie, w których wykorzystywane są znaczniki fluorescencyjne. Oczywiście one są dodawane do obiektu. Który jest obserwowany. Natomiast taki mikroskop fluorescencyjny oświetla obiekt, który ma znaczniki, czy też po prostu barwniki luminescencyjne, fotoluminescencyjne, oświetla źródłem promieniowania, i to promieniowanie powoduje fotoluminescencję takich barwników, takich cząsteczek. A to z kolei powoduje, że no dobrze widzimy elementy, których w innym przypadku nie zobaczylibyśmy. Otóż w szkole średniej mikroskopia fluorescencyjna wykorzystywana jest rzadko, ale w przyszłości pokażę Ci mikrofotografię wykonaną przy użyciu właśnie takiego mikroskopu. Natomiast o innych mikroskopach wciąż świetlnych, na przykład mikroskopach polaryzacyjnych, myślę, że w szkole średniej na tym naszym poziomie po prostu cicho nic nie mówimy, bo po co zaśmiecać sobie głowę, zaśmiecać w sensie tego, gdzie jesteśmy w poziomie edukacji. Otóż nie będziemy sobie zawracać głowy tymi elementami, bo one nie są nam teraz do niczego potrzebne. Przejrzyjmy się teraz nieco bliżej obserwacjom mikroskopowym prowadzonym z wykorzystaniem mikroskopów elektronowych. O co tutaj w ogóle chodzi? Otóż już dawno temu, w 1880 roku zbudowano mikroskop świetlny, który osiągnął teoretyczną zakładaną rozdzielczość 0,2 mikrometra czy też 200 nanometrów. A zatem już sto kilkadziesiąt lat temu zbudowano urządzenie, które pracując z wykorzystaniem światła o długości fali 550 nanometrów, tak, osiągnęło maksimum możliwości mikroskopu świetlnego. Co to oznaczało w praktyce? Oznaczało to, że doskonalenie tego narzędzia, ono ma miejsce do dzisiaj, poprawia jakość obrazu. Ale nie może przeskoczyć ograniczenia fizycznego, którym jest właśnie rozdzielczość. Tak się bowiem składa, że jeżeli obiekty są mniejsze niż długość zastosowanej fali świetlnej, lub odległość między tymi obiektami jest mniejsza lub równa tej długości fali, w tym momencie pojawia się zjawisko dyfrakcji światła. Ono powoduje, że obraz staje się najnormalniej w świecie zamazany. A zatem, Zatem, aby obserwować małe obiekty, trzeba było pójść w innym kierunku, czyli zbudować urządzenie, które będzie wykorzystywało inny rodzaj promieniowania. Promieniowanie o długości fali wyraźnie mniejszej niż długość fali światła widzialnego. I tu pojawiają się właśnie mikroskopy elektronowe, czyli urządzenia, które wykorzystują fale, czy też wiązki elektronów. Taka fala ma długość dwóch nanometrów, a więc jest wielokrotnie krótsza niż fala świetna i to pozwala obserwować znacznie, ale to znacznie mniejsze obiekty. A zatem można przyjąć, że granica jednego mikrometra w praktyce to jest granica funkcjonowania mikroskopów świetnych. Po prostu obiekty mniejsze lub nieco większe niż jeden mikrometr, one są już zbyt małe, aby zobaczyć szczegóły ich budowy przy użyciu mikroskopu świetnego. I tu wkracza mikroskop elektronowy, który daje dużo, dużo większe możliwości, ale uwaga, który zbudować jest trudno. Pierwszy mikroskop elektronowy pojawił się w latach 30., tutaj mamy dwa nazwiska, ruski i knola, ale trzeba tutaj wyraźnie zaznaczyć, że komercyjny mikroskop elektronowy pojawił się dopiero w latach 60. XX wieku, a zatem stosunkowo niedawno. Zobaczmy zatem, co jest problemem w przypadku mikroskopów elektronowych. Na początek zestawienie takich dwóch grafik, bardzo, bardzo ogólnych. Tutaj widzimy bardzo zresztą prosty mikroskop świetlny. Zatem, przypominam, mamy jakieś źródło światła, kondensor, światło przechodzi. I następuje uginanie, załamanie i pochłanianie światła podczas przechodzenia przez preparat, wpada do obiektywu, mamy soczewkę obiektywu, dalej mamy soczewkę okularu, no i światło wędruje do oka obserwatora. Prosta sprawa, ale tak jak powiedziałem, długość fali świetnej jest tutaj podstawowym problemem. W tym miejscu, więc pokazujemy schemat ideowy, a właściwie budowę ogólną mikroskopu elektronowego jeszcze takiego dosyć prostego. Jak widać, jest to kolumna. I w tej kolumnie będą się rzeczy działy bardzo ważne. Otwórzmy ją sobie zatem i co jest podstawową różnicą? Otóż w mikroskopie elektronowym nie mamy źródła światła, tylko mamy źródło elektronów. To jest katoda, czyli elektroda, która podłączona jest do bardzo wysokiego napięcia. W zależności od tego, jaki jest to mikroskop elektronowy, może to być napięcie rzędu kilku elektronowoltów, ale uwaga, najnowsze mikroskopy elektronowe mają katody, które są podłączane do napięcia rzędu kilku milionów elektronowoltów. To jest oczywiście droga operacja, to są drogie techniki, no ale stawka jest wysoka. Zatem mamy źródło elektronów, czyli katodę, która pod wpływem albo wysokiej temperatury, albo pola magnetycznego emituje elektrony i wiązka takich elektronów wędruje w kolumnie mikroskopu. Prawie zawsze jest tutaj próżnia, a nawet wysoka próżnia i ta wiązka elektronów o małej długości fali i jest korygowana, czyli skupiana na preparacie w tym przypadku o w tym miejscu znajduje się preparat. Skupiana jest przez soczewki, które są najczęściej po prostu elektromagnesami. Tu nie mamy soczewek szklanych. Tu mamy zupełnie inną zasadę korygowania przebiegu elektronów Tutaj mamy kolejne układy, które powiedzmy sobie, no pełnią taką funkcję odpowiadającą obiektywowi, okularowi, ale tego nie trzeba tutaj w żadne szczegóły wchodzić. W każdym razie, wiązka elektronów po przejściu przez preparat w przypadku tego mikroskopu pada na kliszę czułą na takie, takie elektrony lub na matrycę i obraz może pojawić, się, może pojawić się na monitorze. Czyli mamy tutaj zupełnie inne podejście, chociaż. Ideologicznie też chodzi o to, że pierwsze mikroskopy elektronowe, a także część z tych, które funkcjonują do dzisiaj, po prostu wykorzystują przechodzenie przez preparat odpowiednio przygotowany wiązki, tylko nie wiązki światła, a wiązki elektronów. A zatem podstawowe cechy mikroskopów elektronowych: wykorzystują wiązkę elektronów, czy wiązki elektronów. Długość fali w tym przypadku jest mniejsza niż 2 nanometry. Zwykle w kolumnie mikroskopu panuje wysoka próżnia. I wreszcie czwarta cecha: przepływ elektronów, czy też wiązki elektronów, korygowany jest przez wpływ pola magnetycznego stosownych elektromagnesów. I to są podstawowe różnice między mikroskopami świetlnymi i elektronowymi. Przy czym znane są i konstruowane są dwa rodzaje mikroskopów elektronowych. Pierwszy rodzaj to jest mikroskop elektronowy transmisyjny, od angielskiego TEM. T to transmisja, tak? Drugi rodzaj mikroskopów elektronowych to są mikroskopy scanningowe, S, SM, SEM. Zobaczmy teraz rysunki, które prezentują ogólną zasadę konstrukcyjną mikroskopów elektronowych. Na początek mikroskop transmisyjny. To jest ten, który jest, powiedzmy sobie, ideologicznym takim no, dziedzicem mikroskopu świetnego, jeśli tak można powiedzieć. A zatem znajdziemy tutaj źródło elektronów. To jest katoda, to jest tak zwane działo elektronowe. Jak już mówiłem, ono jest podłączane do wysokiego napięcia i pod wpływem tego bardzo wysokiego napięcia najczęściej się po prostu rozżarza i emituje wiązki elektronów. Te elektrony są przyspieszane i Tor ICH jest modyfikowane przez specjalne elektromagnesy nazywane ogólnie soczewkami elektromagnetycznymi. W mikroskopie transmisyjnym wiązka elektronów przechodzi przez specjalnie przygotowany preparat. Ten preparat jest bardzo cienki, otóż on najczęściej ma grubość mniejszą niż dziesiąta mikrometra. Trzeba specjalnych urządzeń, specjalnych technik przygotowywania preparatu. To nie są oczywiście preparaty przyżyciowe. Tutaj po prostu obserwujemy tylko martwe, utrwalone obiekty, i te obiekty jeszcze trzeba potem ciąć takimi specjalnymi urządzeniami, które się nazywają ultramikrotomami. Otóż taki ultramikrotom jest w stanie pociąć preparat w niskich temperaturach, szczególnie na skrawki bardzo gładkie, grubości nawet mniejszej niż 1 mikrometr. Dodam jeszcze może, że najnowsze mikroskopy elektronowe typu transmisyjnego, które obsługiwane są przez napięcia rzędu kilku milionów elektronowortów, wykorzystują preparaty o większej grubości. Dlatego, że te bardzo cienkie preparaty raz, że trudno przygotować, a dwa one nie oddają natury, budowy struktur biologicznych jeśli mówimy oczywiście o badaniach biologicznych i w związku z tym obraz jest praktycznie dwuwymiarowy. No dobrze, tak czy inaczej, jednak. Preparat jest po prostu bardzo cienki i elektrony przechodzące przez ten preparat trafiają dalej do kolejnego układu, czy też układów elektromagnesów i ostatecznie trafiają na matrycę detektora. Tutaj dzisiaj po prostu jest to matryca, która zamienia sygnał na obraz, który wyświetlany jest na monitorze. Z tym, że tutaj mamy taką klasyczną grafikę, która przedstawia, że obserwator może podglądać pośrednio, nigdy nie bezpośrednio, może podglądać obraz powstający w mikroskopie elektronowym. A zatem mamy tutaj obserwacje o charakterze pośrednim i widzimy tylko obraz. Może to być na przykład też klisza fotograficzna, chyba o tym mówiłem. I teraz najważniejsze kwestie. Otóż w mikroskopach elektronowych typu transmisyjnego uzyskuje się olbrzymie powiększenia rzędu miliona razy i zdolność rozdzielcza praktyczna tych urządzeń dzisiaj wynosi w granicach 0,2 nanometra, a najnowsze schodzą nawet poniżej tej wielkości. No dobrze. Mamy zatem mikroskop, który pozwala zobaczyć bardzo, bardzo małe obiekty, czyli analizować szczegóły, czyli ultrastrukturę, na przykład komórek czy też organelli, ale który tak jak powiedziałem, jest drogi w użytkowaniu i przygotowanie preparatu też jest drogie i żmudne. Zatem, zatem przechodzimy do mikroskopu skaningowego. On też nie pozwala na obserwacje przeżyciowe, ale jest Szybszy, jakby to powiedzieć, i tańszy. Dlaczego? Dlatego, że tak, tutaj też mamy oczywiście źródło elektronów, działo elektronowe, czyli katodę, ale napięcia wykorzystywane są niższe, w związku z tym budowa takich urządzeń jest i ich obsługa jest tańsza. I teraz, wyemitowana wiązka elektronów przechodzi przez system, czy też systemy elektromagnesów. To jest tak naprawdę bardzo podobne do mikroskopu transmisyjnego. Ale uwaga, tutaj nie znajduje się preparat. Preparat znajduje się dopiero tutaj. Natomiast zanim wiązka elektronów trafi na preparat, przechodzi przez układ elektromagnesów odchylających. Te elektromagnesy powodują, że na preparacie pojawia się wiązka elektronów, ale ona tak naprawdę się przemieszcza. skanuje powierzchnię preparatu. Dlaczego? Dlatego, że preparat jest powleczony bardzo cieniutką warstewką metalu, najczęściej złota, i elektrony w przypadku mikroskopu skaningowego nie przechodzą przez preparat, ale odbijają się od tej napylonej metalem powierzchni. I ponieważ elektromagnesy odchylające zmieniają położenie wiązki, ona się po prostu przesuwa na matrycy, która jest czuła. Tu jeszcze oczywiście mamy preparat, tak? Zatem mamy matrycę detektora. Na matrycy powstaje obraz, który jest efektem odbijania się właśnie tych Elektron, odbijanie się to taki kolokwializm, ale myślę, że dopuszczalny. Zatem mamy taką sytuację, że obrazujemy przestrzennie to jest w porównaniu z mikroskopem transmisyjnym spory plus obrazujemy przestrzennie po prostu powierzchnię danego. Preparatu danego obiektu. I teraz mikroskopy skaningowe, tak jak już mówiłem, one są tańsze w eksploatacji, łatwiej jest przygotować taki preparat, chociaż oczywiście on też wymaga umiejętności odpowiednich urządzeń. Z tym, że mikroskop skaningowy daje pewne wyobrażenie o budowie przestrzennej oglądanych obiektów. No dobrze, zatem porównanie tabelaryczne cech mikroskopów elektronowych. Mikroskop transmisyjny, tak jak już mówiłem, powiększenie rzędu miliona razy i chyba o tym nie mówiłem skaningowy ma nieco mniejsze możliwości. Tutaj mamy powiększenia rzędu maksymalnie 500 tysięcy razy i zdolność rozdzielcza to w granicach jednego nanometra, czyli 10 do minus 9 metra. Niektóre źródła podają, że nawet nieco więcej. W każdym razie, tak czy inaczej, to też bardzo mała wielkość. Kolejna zatem porównywalna cecha. Otóż obrazy w mikroskopie transmisyjnym są dwuwymiarowe. Powstają po przejściu wiązki elektronów przez bardzo, ale to bardzo cienki preparat. Natomiast mikroskop scanningowy tworzy no, takie obrazy. One tak naprawdę są quasi trójwymiarowe, dlatego że ta próbka też ma niewielką grubość, ale odwzorowywany jest obraz jej powierzchni. Stąd mówi się o obrazach trójwymiarowych. I jeszcze raz to podkreślam, elektrony odbijają się od powierzchni cienkiego preparatu, który jest po prostu napylony cienką warstwą metalu, na przykład złota. W przypadku mikroskopu transmisyjnego napylania oczywiście nie ma, bo elektrony muszą przejść przez preparat. Soczewki ogólnie w szkole średniej będziemy mówili, że są to soczewki elektromagnetyczne. Zatem kończąc, preparatyka tak naprawdę w obu przypadkach jest trudna i kosztowna. W obu przypadkach niemożliwe jest przygotowywanie preparatów przyżyciowych, a zatem obserwować możemy tylko martwe obiekty. Co pozostaje nam jeszcze zatem? Pozostaje nam przyjrzeć się obrazom uzyskiwanym przy pomocy transmisyjnego mikroskopu elektronowego. To obraz po lewej stronie. Tutaj widzimy tak cienką strukturę zaznaczoną strzałką, jaką jest błona komórkowa, będziemy o niej mówić, i to jest właśnie obraz uzyskiwany. W transmisyjnym mikroskopie elektronowym. Korzystamy tutaj z uprzejmości Uniwersytetu Stanowego w Teksasie, i dzięki uprzejmości tego uniwersytetu będziemy mogli pokazać dużo mikrofotografii elektronowych. Jak widać, jest ona praktycznie dwuwymiarowa, o tym też wspominałem. I oczywiście jest czarno-biała. Obok natomiast mamy. Mikrofotografię uzyskaną przy pomocy skaningowego mikroskopu elektronowego to są pyłki roślin, ziarna pyłku różnych roślin, z tym, że tutaj trzeba sobie wyraźnie powiedzieć tak. Po pierwsze widzimy rzeczywiście przestrzenną naturę tych ziaren pyłku, ich powierzchni, natomiast obraz jest kolorowy dlatego, że został sztucznie pokolorowany. Ani w mikroskopach typu TEM, ani w mikroskopach typu SEM nie powstaje obraz kolorowy, natomiast dzisiejsze obróbki komputerowe obrazów powstających pozwalają na kolorowanie tych obrazów, aby podkreślić ich ważne cechy. Zatem ten obraz, ta mikrofotografia została wtórnie pokolorowana. Tym niemniej, moim zdaniem, grafika po prostu jest. Za przeproszeniem, powalająca. No dobrze, zostawmy te niezbyt naukowe dygresje i pozostaniemy przy stwierdzeniu, że we współczesnej biologii wykorzystuje się zarówno mikroskopy elektronowe typu transmisyjnego to są te, które dają te olbrzymie powiększenia, jak i mikroskopy typu scanningowego które dają nieco mniejsze powiększenia, ale dają wyobrażenie o budowie przestrzennej badanych obiektów. Przejdźmy teraz do podsumowania. A zatem krótko. Jeśli chodzi o zagadnienia związane z metodami naukowymi w biologii, zauważmy na początek, że w celowym, powtarzam, celowym poznawaniu realnej rzeczywistości naukowcy wykorzystują zasady rozumowania indukcyjnego oraz dedukcyjnego. Zatem zapamiętujemy, bo to bardzo ważne, że indukcja to jest rozumowanie od szczegółów biegnących, od faktów drobniejszych. I prowadzi ono do uogólnienia. Natomiast dedukcja to jest to, co wynika z tego, iż znając pewne uogólnienia, możemy na ich podstawie wyprowadzać, powiedzmy sobie, pewne twierdzenia, stawiać hipotezy, czyli wychodzimy od ogółu do szczegółu. Dobrze, kolejna sprawa. W biologii dwie metody naukowe mają znaczenie podstawowe. Pierwsza metoda to obserwacje naukowe, druga zaś eksperymenty, czyli po prostu doświadczenia. I teraz podczas obserwacji nie ingerujemy w obiekt lub zjawisko, natomiast podczas eksperymentu wprowadzamy zmienne, celowo wprowadzamy zmienne, czyli ingerujemy w obiekt lub zjawisko. Wyróżniamy zmienne niezależne, czyli to są te obiektywne, na np. No zmiany temperatury, tak dalej powiedzmy sobie zmiany w czasie, zmiany stężenia. I analizujemy później wynikające z tych zmiennych niezależnych, zmienne zależne. I to jest ten podstawowy problem, który musimy rozwiązywać, stykając się z metodami naukowymi. Mianowicie, cały czas trzeba szukać związków logicznych pomiędzy zestawami atrybutów zmiennych. Czyli mówiąc krótko, Analizując nie tylko zresztą eksperymenty, ale także obserwacje, musimy zwracać uwagę na analizę zmiennych. Jeśli dostrzegamy zależności w obrębie danego doświadczenia, czy też obserwacji, to wówczas formułowanie czy to problemu badawczego, czy hipotezy, powiedzmy sobie szczerze, staje się tylko takim prostym problemem, no jakby to powiedzieć, lingwistycznym. No dobrze, co dalej. Otóż dane ilościowe, które zbieramy podczas obserwacji i eksperymentów, można zestawiać i należy zestawiać w formie syntetycznej, a zatem powstają wówczas tabele lub wykresy, które, jak to zasygnalizowałem, są ogólnym pojęciem, które obejmuje także różnego rodzaju diagramy. I trzeba tutaj pamiętać, że jeśli zostaniesz poproszony o sporządzenie tabeli czy wykresu, to tutaj jest wiele wymogów formalnych, na przykład opisanie osi. Jeśli zachodzi oczywiście taka potrzeba, opisanie osi wykresu z zaznaczonymi wartościami i jednostkami. I jeśli ktoś nie spełni tych wymogów formalnych, wówczas, mimo iż w zasadzie logicznie prawidłowo rozwiązał dane zadanie, no po prostu nie otrzyma punktów. Tak więc tu mamy, no niestety, wymogi formalne, ale one nie są w sumie trudne, jeśli ktoś po prostu rozumie, o co chodzi. Dobrze, co dalej? Otóż przechodzimy teraz już do mikroskopii, czyli bardzo ważnej metody obserwacji naukowych, obserwacji w biologii. I tak, wyróżniamy mikroskopy świetlne, czyli ogólnie optyczne, które umożliwiają uzyskiwanie niezbyt dużych powiększeń, ale, to bardzo ważna zaleta, pozwalają na prowadzenie obserwacji przeżyciowych. Preparaty, które tutaj są wykorzystywane, są to preparaty świeże i preparaty trwałe. W obu przypadkach możemy mówić o tym, że zostaną one barwione, są barwione specjalnymi barwnikami, albo są to preparaty niebarwione. I wreszcie, w mikroskopach świetnych powstają obrazy powiększone, odwrócone i pozorne. Ja sygnalizowałem, że kwestię tego, że obrazy są pozorne, trzeba omówić z fizykiem i taka jest prawda. Natomiast teraz sobie myślę, że trzeba będzie o tym porozmawiać także na kursie fizjologii człowieka, gdzie będziemy mówili o powstawaniu. Obrazów w oku ludzkim. Zatem kwestia ta jeszcze raz wróci, aby sobie to wszystko, że tak powiem, dobrze poukładać w głowie. My zaś wracamy do naszego podsumowania i zauważamy teraz, że istnieją mikroskopy elektronowe, dwóch rodzajów: transmisyjne, czyli te, w których wiązka elektronów przechodzi przez preparat, skrót TEM, i istnieją mikroskopy elektronowe scanningowe, skrót SEM, w których wiązka elektronów ulega odbiciu, mówiąc kolokwialnie, od. Specjalnie spreparowanej próbki, która pokryta jest no, na przykład właśnie złotem. I teraz, mikroskopy elektronowe generalnie umożliwiają uzyskiwanie bardzo dużych powiększeń, ale ich podstawową, jeśli tak można powiedzieć, wadą jest to, że nie umożliwiają obserwacji przyżyciowych. I jeszcze jeden punkt w naszym ogólnym podsumowaniu. Otóż pamiętajmy, czym są teorie naukowe. One są fundamentem nauki. To są szerokie sformułowania w sensie znaczenia. One są zgodne z bardzo licznymi danymi empirycznymi i są to elementy poddające się weryfikacji, które dają wreszcie możliwość przewidywania faktów w przyszłości. I jeszcze jedna ważna sprawa, mianowicie teorie naukowe no, muszą być publikowane, dlatego że musi być powszechny dostęp każdego człowieka właśnie do takiej teorii nauk naukowej, już choćby po to, aby poddawać je weryfikacji. Nie kończymy jeszcze naszego podsumowania. Proponuję obejrzeć jeszcze dwa slajdy. Ten slajd przedstawia właśnie główne etapy badania naukowego. Przypominamy to wielokrotnie i przypominać będziemy wielokrotnie do badań naukowych, do formułowania problemów badawczych, stawiania hipotez. Będziemy wracali jeszcze w naszych kursach wielokrotnie. Teraz jednak przypominamy schemat ogólny postępowania. W takim właśnie badaniu naukowym. Zatem formułujemy problem badawczy, my cały czas proponujemy Ci, aby było to po prostu pytanie badawcze. Zadajemy celowe pytanie. Zwróć uwagę, że to pytanie dobrze byłoby, najlepiej byłoby, gdyby zawierało w sobie już elementy zmiennych, czyli próbujemy już w tym momencie zadawać pytanie, czy jakiś element, jakaś zmienna wpływa na jakiś inny element, czyli zmienną, w tym przypadku oczywiście zależną. Po postawieniu pytania trzeba sobie wstępnie odpowiedzieć na to pytanie. I właśnie odpowiedź wstępna to jest postawienie hipotezy. Następnie przechodzimy do wyboru metody badawczej. Tutaj trzeba zaplanować czynności, procedurę, zgromadzić materiały. I jeśli chodzi o zajęcia szkolne, to ten element w postępowaniu naukowym, w badaniu naukowym jest bardzo ważny. Natomiast na maturze nie spodziewałbym się tutaj żadnych zadań, dlatego że to są elementy bardzo czasochłonne. A zatem przechodzimy już do punktu czwartego. Czyli do przeprowadzenia badania naukowego. Tutaj oczywiście znowuż w warunkach szkolnych trzeba będzie być może przeprowadzić, byłoby dobrze, różnego rodzaju eksperymenty. Natomiast w warunkach, nazwijmy to klasówki, czy też matury, egzaminu maturalnego, w grę będzie wchodzić dokumentowanie wyników, czyli syntetyczne formy przedstawiania danych. Chodzi tutaj oczywiście zarówno o dane jakościowe, jak i dane ilościowe, które musimy umieć zinterpretować, aby. Odczytać na przykład tabelę czy wykres, albo uwaga, sporządzić tabelę czy też wykres. Nie zapominajmy też o tym, czym jest próba kontrolna. Ona stanowi to takie robocze tło, które pozwala nam stwierdzić, czy dany czynnik działa, czy nie. I wreszcie w etapach badania naukowego przychodzi czas na weryfikację. Jeśli wynik potwierdza hipotezę, mamy weryfikację pozytywną, czyli rozwiązanie problemu badawczego. Jeśli wynik przeczy hipotezie, mamy do czynienia z weryfikacją negatywną, czyli następuje odrzucenie hipotezy. I w takim właśnie schemacie działamy zawsze, jeśli chcemy badać naukowo. Ja zaś kolejny raz wracam do tych dwóch pierwszych punktów. To są te rzeczy, które Was po prostu męczą. Otóż to nie jest trudne. Jeśli rozumie się biologię, to jest bardzo ważne. Nie trzeba wszystkiego umieć, ale biologię trzeba rozumieć. Wówczas dostrzeganie związków między zmiennymi nie jest problemem. Mało tego, formułowanie problemów badawczych jako właśnie zdania, które zawierają elementy analizy zmiennych, też nie jest problemem. W tym momencie postawienie hipotezy. Tak samo, można postawić kilka pytań. Czyli sformułować kilka problemów badawczych do jakichś tam danych, które znajdą się w zadaniu, podobnie jest z hipotezami. I to, jeśli będzie sformułowane w postaci zdania prostego, nieskomplikowanego w każdym razie, w którym będzie jasno widoczna zależność i przekaz, to po prostu będzie źródło punktów. A jak ktoś zacznie mącić i nie wie, nie rozumie biologii, no to w tym momencie sformułowanie problemu badawczego, czy też hipotezy po prostu będzie niemożliwe, bo on nie widzi związków pomiędzy zmiennymi. No dobrze, nagadałem się, zostaje więc już tylko jeden slajd. Proszę bardzo, pozwoliłem sobie tutaj przygotować tabelę na podstawie danych, które przedstawiałem na wykładach. To jest tabela, w której zebrano cechy mikroskopów świetlnych, elektronowych, transmisyjnych, elektronowych, skaningowych. I w tej tabeli są dane, o których mam nadzieję doskonale wiesz. Natomiast ja bym chciał zwrócić Twoją uwagę na jeden element. Otóż ta tabela jakkolwiek moim zdaniem jest poprawna otóż ona zawiera pewien istotny błąd mianowicie tutaj w główce tak zwanej mamy tylko skróty nazw mikroskopów i to jest jeden z błędów które popełniacie przygotowując tabele czy też wykresy tutaj powinna być pełna nazwa ewentualnie powinien być tytuł tej tabeli Chyba, że potraktujemy tytuł slajdu jako tytuł tabeli, no to wtedy jesteśmy dosyć bezpieczni. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli tylko zastosujemy skrót i on nie zostanie wyjaśniony, no to mimo iż powiedzmy sobie, no poniesiemy koszty, przygotujemy pięknie, zestawimy dane, to nikt nie przyzna nam punktów. I to są te kwestie formalne, na które też trzeba po prostu zwracać uwagę. No dobrze, i to już jest koniec. Za tobą długie, trudne spotkanie, ale mam nadzieję, że informacje, które tutaj się pojawiły, będą procentować w przyszłości. Zatem w tej chwili proponujemy ci chwilę, długą chwilę zasłużonego odpoczynku.